Pierwsza jest oczywiście w nocy w Radiu Koncika i bez wyjścia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Frank Walter Steinmeier przebywa w Polsce z dwudniową wizytą. We wtorek spotkał się z Andrzejem Dudą. Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali o sprawach bezpieczeństwa i przyszłości Unii Europejskiej. Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali m.in. o stabilizacji sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie we wschodniej flance NATO, mówił Andrzej Duda. Jesteśmy z tego zadowoleni, że nie tylko Polska jest w NATO, ale że także NATO jest w Polsce. Ale także o przyszłości Unii Europejskiej. Obaj zgodni są, że wspólnota musi znaleźć sposób na wyjście z kryzysu. Potrzebujemy w tych czasach więcej wspólnego i wzajemnego zaufania. Potrzebujemy czegoś na kształt poczucia my Europa, mówił Frank Walter Steinmeier. Poruszono też trudny temat budowy gazociągu Nord Stream. Polska płaci dzisiaj za gaz rosyjski więcej niż płacą za ten gaz Niemcy. No to stąd właśnie, że byliśmy przymuszeni do tego, żeby kupić gaz od Rosji. Oczywiście Rosja tą sytuację, Gazprom tą sytuację wykorzystał. Niemiecka kanclerz poruszyła sprawę Ukrainy w rozmowie z prezydentem Władimirem Putinem. Chodzi o rozwianie obaw Polski i Ukrainy, że druga nitka Nord Stream spowoduje zaprzestanie tranzytu gazu przez Ukrainę. Trzeba znaleźć rozwiązanie, aby utrzymać tranzyt przez Ukrainę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś Frank Walter Steinmeier ma zasadzić drzewo w ogrodach polsko-niemieckich w Parku Skaryszewskim. 12 osób trafiło do szpitali w województwie zachodniopomorskim po zażyciu dopalaczy. Wśród nich są nastolatkowie. Policja zatrzymała już mężczyznę podejrzanego o sprzedaż niebezpiecznych substancji. W tej sprawie Dawid Siwek. Pierwsze osoby, które zażyły dopalacz, trafiły do szpitala wczoraj wieczorem. Z biegiem czasu pomocy potrzebowali kolejni młodzi ludzie. Według nieoficjalnych informacji najmłodsza wśród nich jest 16-latka. W sumie w szpitalach w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie przebywa obecnie 12 osób. Policjanci szybko dotarli do mężczyzny, który sprzedawał dopalacze w Trzebiatowie i zatrzymali go, mówi Joanna Biranowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Prokuratura rejonowa w Gryficach nadzoruje postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. W tej chwili prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające i zbiera dowody. Śledczy nie ujawniają, w jakim stanie są osoby, które zażyły dopalacze. Według niepotwierdzonych informacji część z nich leży na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego udzielili posłom Sejmowej Komisji Finansów Publicznych informacji na temat swoich działań w sprawie spółki GetBack. To firma windykacyjna, która ma problemy ze spłatą swoich długów. Z Sejmu Karol Tokarczyk. Przedstawiciel poszkodowanych, którzy kupili obligacje firmy i nie mogą doczekać się ich spłaty, Mariusz Wójcik, mówi Polskiemu Radiu, że jest jeszcze za wcześnie na oskarżenia. Na razie mamy pytania. Jak to doszło, że spółka GetBack została wprowadzona na giełdę papierów wartościowych? Jakie działania podjęto w celu weryfikacji wiarygodności spółki GetBack? Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marcin Pachucki, twierdzi, że zawiadomienie do prokuratury KNF złożyła tuż po tym, jak pozyskała informację o możliwości fałszowania sprawozdań finansowych. Kierowaliśmy je na bieżąco, jak otrzymywaliśmy, pozyskiwaliśmy, ustalaliśmy same te okoliczności, które kwalifikowały się na takie działanie. Dodał on, że prospekty emisyjne, z których inwestorzy mogli dowiedzieć się o ryzyku, były badane przez komisję. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Firma GetBack wyemitowała obligacje o łącznej wartości ponad 2 miliardów złotych, które nabyło przeszło 9 tysięcy klientów. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie GetBack. Chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Nowy włoski rząd antysystemowego ruchu Pięciu Gwiazd i Eurosceptycznej Ligi Północnej otrzymał wotum zaufania w Senacie. W 315-osobowej Izbie Wyższej rząd profesora Giuseppe Contego wsparło 171 senatorów, przeciwko było 117. Rano premier Conte wygłosił przed parlamentem exposé, po którym odbyła się burzliwa dyskusja. Potem, odpierając zarzuty senatorów opozycji, wyjaśnił: wyjście ze strefy euro nigdy nie było i nie jest przedmiotem dyskusji. Nie ma go w naszym programie, nie jest celem, do którego zmierzamy. Profesor Conte w exposé podkreślił, że miejsce Włoch jest w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, a Stany Zjednoczone są uprzywilejowanym partnerem Italii. Zaznaczył jednak, że Włochy opowiadają się za otwarciem na Rosję i zniesieniem nałożonych na nią sankcji. Zapowiedział, że jego rząd będzie dążył do zmiany polityki imigracyjnej Unii w
bo ta prowadzona dotychczas okazała się fiaskiem. Skrytykował państwa unijne, które nie chcą przyjmować imigrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania w Izbie Deputowanych. I na koniec wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podkarpaciu i Podhalu zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie przez 6 w centrum do 12 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Suwalszczyźnie i w Tatrach okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie przez do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po pierwszej wracamy do rozmowy Doroty Kani. Powtórka programu. Jest już w studiu pan minister Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, szef Komisji Smoleńskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, dzisiaj przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold będzie zeznawał, będzie wysłuchany były szef BOR-u Marian Janicki. Pytam o to dlatego, że Marian Janicki pojawia się w sprawie Smoleńska, również Tomasz... Niestety on Smoleński się właśnie nie pojawił. Na cały problem polega na tym, że on swoich obowiązków nie dopełnił. Ale tu... On nie zrobił tego, co powinien, nie ochronił prezydenta. Nawet nie dopilnował tego, żeby lotnisko zostało sprawdzone. Zrobił wszystko, żeby zaniedbać swoje obowiązki. W sprawie Smoleńskiej pojawia się również nazwisko Tomasza Rabskiego. Tomasz Rabski nie przyszedł na przesłanie, przysłał usprawiedliwienie. Czy Marian Janicki, pana zdaniem, coś może powiedzieć na temat Amber Gold? Czy tak samo będzie milczał w sprawie Smoleńska? To jest człowiek, który był bardzo długo kierowcą. Kierowcy zwykle bardzo dużo wiedzą. W związku z tym wiedzę, jak sądzę, może mieć bardzo dużą. Czy będzie chciał powiedzieć? Sądzę, że będzie się wykręcał od ujawnienia rzeczywistej prawdy. Ale powtarzam jeszcze raz. W moim przekonaniu ten człowiek wiedzę posiada bardzo dużą i może być bardzo wydajnym świadkiem. Ciekawe jest tylko, że będzie chciał mówić o tym przed komisją, jak go będzie pytała. Proszę mi patrzeć, tego już nie wiem. Za to w olbrzymim stopniu zwykle zależy od sprawności wiedzy pytających. A pani przewodnicząca poseł Wasserman jest naprawdę osobą, która potrafi pytać, potrafi wykorzystywać swoją wiedzę, tak żeby zmusić świadków do mówienia prawdy, bądź ujawnienia, że kłamią. Więc sądzę, że to będzie bardzo wydajne przesłuchanie. Zmienimy temat. Dwa dni temu okazało się, że dziennikarze podali, że szef sztabu generalnego przejmie dowodzenie nad wojskiem. Jest to projekt reformy systemu. To jest projekt reformy systemu, który przygotowałem 2,5 roku temu. Dobrze się stało, że został wreszcie, jak rozumiem, wdrożony, że wreszcie ośrodek prezydencki zgodził się na realizację tej reformy. Przypominam, że ona była zapowiadana przez nas jeszcze przed objęciem władzy, przed wygraniem wyborów. Później była blokowana bardzo długo przez ośrodek prezydencki. Powtarzam, dobrze się stało, że wreszcie ujednolicono system dowodzenia i tego trzygłowego potworka, jak to nazwano, w wojsku. Wreszcie zmieniono na jednoosobową odpowiedzialność za dowodzenie wojskiem. Ale część mediów pisało właśnie zupełnie niedawno i w komentarzach się pojawiało, że to jest właśnie odejście od reformy Macierewicza, że to jest wreszcie powodzenie. To nie pani pyta część tych niekompetentnych i nie znających się na wojsku dziennikarzy, dlaczego mówią takie bzdury. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy zmiany, jakie wprowadzono, dotyczą tylko pozycji szefa sztabu, czy dotyczą całego systemu dowodzenia, dlatego że w tej sprawie, w tej pozycji szefa sztabu nie było różnic. A Wojska Obrony Terytorialnej? Różnice dotyczyły całej struktury dowodzenia, zwłaszcza na niższych piętrach, dotyczyły próby stworzenia zbędnego stanowiska, w moim zdaniu, do wyróżnienia połączonych sił zbrojnych, tak by to można było sformułować. I w tej sprawie były...
Macierewicz mówi bardzo ciekawy. I zamiast, proszę, zamiast to, to między wiesz, Macierewicz mówi bardzo ciekawie. No, jesteś? No dobrze. Jak jesteś, to dobrze. Także proszę Państwa, on już jest. No. Proszę Państwa, jestem tego świadom. Dlatego przyszliśmy, że policzymy.
prawo liczyć, nie? Na to, a nie, że ma się udać, nie udać. To jest to, co możemy zrobić dla drugiego człowieka. Dziennikarzy, dlatego, jakoś że tak stanęli względem siebie, popatrzyli. No jakaś ta łza też popłynęła. Ale to jest też ten moment, w którym pomagamy drugiemu człowiekowi dorastać, dojrzewać do miary człowieczeństwa. Do miary każdego z nas. Nie o to chodzi. Niektórym może wiele potrzeba czasu, żeby dojrzeli, dorosnęli też i do swojego powołania. Do tych zadań, które wzięli na siebie, jest to podsłuchy, wszystko proste, łatwe, niezłatwo coś tam powiedzieć, a trudniej to jest zrobić. Zupełnie niebywałego. Dobrze. Powtarzam jeszcze raz, to jest osoba, która siedziała w roku żoną, a była najbardziej przygotowaną kobietą, spośród internowanych, bo najdłużej siedzącą kobietą, której dziecko zostało samo bez opieki. Moja córka została bez opieki. Każdy gada, co chce. Siedziała w więzieniu, ona się nie tylko. Kto ich tam wie? A teraz kto ich tam zna? Gdzie lubią rzucać słowa na wiatr? Prywatną rozmową między nami i jednym celem opublikowania tego jest uderzenie w moją żonę. Po prostu podłe uderzenie w moją żonę. I ta sprawa moim zdaniem dotyka najgłębiej tego, co nazywamy etyką dziennikarską. Nigdy ci ludzie się do mojej żony nie zgłosili, nigdy o nic nie zapytali, opublikowali, powtarzam, podsłuchy, esbeckie podsłuchy dotyczące wyłącznie spraw prywatnych mojej żony. Z Radia Maryja nie mogą, prawda? To się nie przyjmą te piosenki z Radia Maryja w świecie szatana.